Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry War Tales. No, ostatnio sobie tutaj z tym zleceniem Świnopasa żeśmy powalczyli znowu ze świniami dzikami. Więc teraz chyba trzeba wrócić z powrotem. Coś tu się widzę zbliża. Wilki. Za to mamy żarcia tyle, że po prostu szkoda gadać. Wydaje mi się, że musimy wrócić do brązowego kamienia. Nie wiem, czy tam będzie jeszcze nagroda na to, czy nie. Do obozu tropicieli. No jest jeszcze parę miejsc, które można by odwiedzić. A to co jest? Zasadzka. Aha, to jest to zlecenie. Zasadzkę na tabor schwytać kobietę. No, mamy co robić generalnie rzecz biorąc. Ja bym sobie poszedł może tędy i zobaczył, co tutaj jest. I dojdziemy w ten sposób do brązowego kamienia i ominiemy, mam nadzieję, te wilki, które się tu czają. Uciekać, uciekać, uciekać. Już mam dość walczenia z świniami, wilkami i innymi stworami. Czyżby plaża? Obóz można sobie? Opactwo. Ojej, pewnie będzie jakiś znowu quest, którego nie będziemy mogli wykonać od razu. Dzień dobry, dzień doberek. Co wy tutaj macie? Mamy tak. Opat. O rany, panie, co im się stało? Plaga. To może byłoby lepiej jednak tutaj uważać, bo tak to się, że tak powiem, możemy zarazić. Zobaczmy, co opat ma do powiedzenia. Nie lękajcie się tych biednych duszyczek. O rany, nie lękamy się, ale się boimy. Zostali zarażeni plagą, ale są dobrze żywieni. Nie stanowią większego zagrożenia niż ja czy wy. No, nie wiem, ja bym się tak, że tak powiem, opat chyba nie bardzo biologii się uczył. Zobaczmy. Nie ma tu żadnego questa, więc możemy iść dalej. Tu było coś. Możemy od razu wziąć, jak już tu jesteśmy. Pozbierać te wszystkie śmieci. Może będzie jakiś spokojny odcinek, że nic się nie będzie działo. Jakoś w to nie wierzę. Ile my mamy już tych narzędzi? Troszkę mało. 5 można by kupić. Tak, żeby mieć przynajmniej 10 narzędzi. Czy coś tam mogliśmy sprzedawać? Bo ja już tyle śmieci ze sobą noszę. Wzmocniona włócznia. To Gakiru mógłby. Siła 8, przebicie 7-9. To jest gorsze. Moglibyśmy to sprzedać w sumie. W ogóle mamy dużo śmieci, których nie używamy, szczerze mówiąc. Tak jakoś wychodzi w trakcie tej kampanii. Jejku, jejku, no dobra. Pani emisariuszka. Odbierz nagrodę. A jednak jest. Wysoki, wysoki, niski poziom trudności. Co prawda mało płatne, to są dwa razy więcej płatne. Stara pułkownik Aleksa może być gdzieś w prowincji. Głosowitą głowę. Nora bandytów. Ach, jakoś dzisiaj nie mam weny twórczej na trudne zlecenia. Weźmy te dwa proste zlecenia. Szansa powodzenia 100%. A im więcej wpływów zużyjemy, tym więcej mamy szans. A może 70% wystarczy. Oferta początkowa. Żądana nagroda.
Powiodły się, przyjmuję ofertę. Można podbić stawkę. Tylko to wszystko, ile mamy wpływów? Wpływów mamy od groma jeszcze trochę. Może wystarczy. I tak żeśmy troszeczkę wynegocjowali. I to jest gdzie? Akurat w tamtym kierunku, w którym moglibyśmy iść. Natomiast tutaj 60% odrzuca. Czyli albo przyjmiemy ofertę. Nie, może nie będziemy na razie przyjmować. Zostawmy to. Wybierzmy się właśnie te zlecenia, może zrobić. A czy my wszystko mamy? Wydaje mi się, że tak. Powinniśmy się udać tu i tu. Czyli najlepiej drogą i w tą stronę. Oj, ojej. Ale musimy gdzieś tu przenocować. Może po drugiej stronie mostka. Chociaż nie jest dobrze podróżować w ten sposób, bo wtedy mamy obniżone statystyki. Jak nas coś napadnie, to po prostu ręka, noga, mózg na ścianie. A ciebie, żebym nie przyporządkował nigdzie. Do ogniska mogłem cię jeszcze przerzucić. O, nie zauważyłem. Dobra, mniejsza z tym. Mniejsza z tym. Żarcia mamy wystarczającą ilość, więc nie musimy się tu tym przejmować. Czy ja dobrze idę? No, mniej więcej. A tutaj są te dziwne bulwy jakieś takie. Nie wiem, czy jest sens to zbierać. Panowie, coś można z nimi tego... Coś do oclenia? Ojej, nie. Myślałem, że coś można kupić. Nie będę nic tutaj, nic nie mam do oclenia. Dajcie spokój. A wy? Nic nie chcemy. Kurde, wszyscy jacyś tacy drażliwi. A, bo to tych mieliśmy za asadzkę na tabor. Schwytać mieliśmy ich. To. Pardon, pardon, przepraszam bardzo tego. Mieliśmy was schwytać. Przepraszam, ale zagapiliśmy się. Wymaga łańcuchy. A my mamy łańcuchy? Mamy łańcuchy. A to na pewno jest ta babka? Ja bym nie chciał poszukiwań zwiększyć po prostu tego 70 podejrzenie. To ja chromolę za przeproszeniem takie zlecenie. Gdzie będziemy później poszukiwani? Daliśmy się wpuścić w maliny. Skromne towary. Jabłka, wilk, winiak i winogrona. Trochę skromne. Rzeczywiście. Srebrna broszka, tkanina, korony. Ktoś tak se zostawił po prostu przy tym wozie tutaj. A daleko jeszcze? O, jesteś jeszcze daleko. Drewno może na razie nie będę zbierał. Sukiennice, czy w tych sukiennicach coś było? Nic nie było. To tam zaraz się możemy udać. To są chyba ci tutaj. Tych mieliśmy ogarnąć. Może najpierw zadanie, później będziemy tam do sukiennic. Gromiciel. Likwidacja, poziom 4, bla bla bla. Dobra.
mów drogę, no trzeba się trochę wziąć za robotę. Dobra, jak tu wygląda sytuacja? Co to jest? O kurde, błyskawica. Błyskawice są. To jest kłusownik, tu jest ten gromiciel, maruder. To jesteśmy my. Maruder. To po kolei idzie. Najpierw zakapior, później ktoś z tamtej strony. Tak zrobimy. Później potrzebujemy, gdzie jest Gakiru. Gdzie on się podział? Tu jesteś. Tak. A, tu jest jeszcze ktoś. Emoger. Jak was tutaj ogarnąć? Żeby to miało ręce i nogi. Job, Hagios. Filemon. Wy możecie. Czy Filemon jest w stanie z tym gromicielem walczyć? Chyba nie bardzo. Możemy tak zrobić. Sil. Gakiru. Mamy tu Radosława. Jopa. Ty jesteś troszkę za daleko. Emoger, ale już bardziej was tam nie przesuniemy. No dobra, czyli standardowe otwarcie. O, nawet lepsze niż standardowe. Chyba za mało. No właśnie. Tak można go dziubnąć. Tak można go dziubnąć. No, najlepiej byłoby koło postaci przesunąć się, ale ja tu mam inny plan trochę. Inny plan dziobania. Właśnie taki. Gakiru, ty... O, jesteś, nie dojdziesz do niego. Kurde, trzeba było to odwrotnie zrobić. Zapomniałem, że ty masz taką małą ten, bo chciałem tego wepchnąć w to miejsce. A tak to nie zrobię tego. Ale mogę tego dziubnąć. Tylko zaatakuje cię zakapior. No to cię zaatakuje. Tylko czy ty przetrwasz tego... Musisz przetrwać, kurde. Nie ma co. W sumie trzeba było w tą stronę go wepchać, ale trudno. To ten za to tu przyjdzie. Łoż, kurde, prawie cię zabił. Oni mocno walą, kurde. Oj, tego trzeba już na pewno tutaj ogarnąć. Twoja rola to jest, albo twoja. Nie, ty nie jesteś w stanie tam dobiec. Więc twoja rola jest tu pobiec. Niestety mój plan wspaniały spalił na panewce. Okej. Bardzo dobrze.
Kto teraz będzie? Ty będziesz atakował, więc tu niestety z Gekiru może być pewien problem. Więc twoim rolą będzie. Co prawda tu dwuręczniak powinien bardziej dwuręczniakować, ale. Kurde, za daleko se poszedłem. Niech to kaczka kopnie. A ja jeszcze może go odrzucimy tam. Tylko że niestety nie zdąży tam dolecieć, bo mu ucięliśmy bebechy. To też nie zdąży nic tu podleczyć, więc trudno. Kto następny? Zakapior. I ktoś z tamtej strony. Kłusownik. Ciebie trzeba stąd tutaj wyeksportować jakoś. O, ty akurat nie powinieneś być związaną walką, ale. Okej. Może najpierw Filemona weźmy. Zwiążemy ciebie walką. Sobie ładnie. Bo to nam daje od razu punkcik dodatkowy. Riposty nie ma co na razie. Ty możesz za to tutaj podejść tak. Tak go zrobić i ja wiem. A załatw go od razu. Orzesz, kurde, czyją. Czemu tak brutalnie? To nie było miłe. Co ty tu jeszcze masz? Odstąpienie, rozkaz taktyczny. Mało bo się nie jest związane walką. No to tak, możesz mieć koło siebie wroga i nie być związanym walką. No tu niestety będzie strzelał. Co kolega dziubnął? To bardzo fajnie. Błyskawica. Nie udało się tam wtrącić nikogo. Hagios, czy ty jesteś w stanie z tym walczyć? No pewnie tak. Jeżeli będziesz miał dwóch wrogów w zasięgu, a będziesz miał. Nie, nie będziesz miał. To będziesz miał. Czyli masz ochronę. Czy zużyć to? Mamy punkty. A możesz mu jeszcze w łeb dać. No i ładnie. Ty gdzieś dobiegniesz. A nie, bo ty masz tego tutaj gościa. No dobra. Dziabaj go. Tyle? Tyle. A, mimo wszystko 11 uszkodzeń. Jakaś ta błyskawica taka troszkę mało, że tak powiem, widowiskowa. Kto będzie? Kłusownik. Aha, czyli do kłusownika nie podejdziemy. Chyba, że ty jesteś w stanie dostrzelić w niego. Jesteś w stanie zawsze coś zrobić. Spokojnie. Do boju, Radek. Jak trafisz tego, to się nic nie stanie. Nawet jest, byłoby lepiej, jakbyś tego trafił. Mamy punkty? To są te główne punkty. To może nawet bym tego nie zużywał. Bez potrzeby. Ech, kurczę. Ty możesz teraz podejść. Zaangażować tego. O,
to tyle, co kot napłakał, zrobił. Tu jest co? Gakiru? Aha, ty jesteś Gakiru troszeczkę zatruty, więc trzeba będzie cię tak czy siak podleczyć. Czy tu wszyscy już? Nie, ten jeszcze żyje. A, czy ta jeszcze żyje? No właśnie. Co, może ty, Job, zajmij się tym gościem, bo on po prostu jest tutaj wkurzający. I możesz tu podejść. W sumie. Ale on już w tej turze nie będzie działał, więc nie ma co zużywać punktów. O kurde, co za lipa. Czy w zasadzie to możemy to zrobić tak. I będzie koniec. No i proszę. W sumie te dwie zatrucie, sztylet, uszkodzony sztylet poziom czwarty. Napraw wszystko. Kto tu się... Agakiru, kurde. Trzeba go wyleczyć. I dalej nie masz promocji. Kurde, no. Układało się ukończyć misję. No, jaki jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Tej misji to ja nie wiem, czy... Przygotujcie zasadkę i schwytajcie ją. No. Zamek. Zaraz, gdzie my w ogóle jesteśmy? To jest to. Miasto brązowy kamień. Ja się już tu zgubiłem. Wiatrak do Gozenbergu. A tu było jeszcze jakieś miasto. A tu jest właśnie. Bursztyn trzeba przynieść. Więc tu moglibyśmy zejść, bo tu jest więcej możliwości. Nie wiem, czy kogoś tu napotkamy, czy nie. Ale. Do tych sukiennic mieliśmy iść. Mistrza Geralta. A zobaczmy z ciekawości, co to jest. Już tu jesteśmy. Panie mistrzu. Ojej, co się stało? Dlaczego ty? Dlaczego ja? Myślałem, że bogactwo jest w moim zasięgu. No nie trzeba być chciwym. Spędziłem 5 lat na tym gobelinem, to arcydzieło miało mnie rozsławić w całym Gozenbergu. Praca całego życia przepadła w całą noc. Straż powiedziała mi, żebym przestał szukać. Powiedzieli mi, że mój gobelin dawno zniknął za granicą, on pewnie nigdy się nie pojawi. Zostałem z niczym. Ktoś go okradł. No dobrze. Sprzedajemy sukno, tkaninę. Mały gobelin. Ozdoba. Skóra, tkanina. To chyba mamy tego wszystkiego sporo. No... Tu można wytrychem coś próbować ukraść, ale to może nie będziemy na razie. Jak już goście raz okradli, to już zostawmy go w spokoju. Teraz tak. Gdzie ja zmierzam? Zmierzam tam poprzez ten. Nie, tędy to ja nie przejdę teraz. A nie, może tu jest zejście. A w tym majątku byliśmy? Nie byliśmy. To pewnie tu nie ma zejścia. Jak już tu jesteśmy, możemy obczaić sprawę. Mariek i jakieś inne nazwy nie do wymówienia. Powinszować, przybywacie powinszować mojej córce. Wrzenia się do dobrej rodziny, czyż nie? Z wdzięcznością przyjmiemy wszelkie datki. A idźcie, kurde, żadnych datków, no. Nie mogą się doczekać tego ślubu. Obyczaj nakazuje przy takiej okazji dać niewolnikom i służbie dzień wolny od pracy. Jakie to wspaniałomyślne. Źródłem naszego bogactwa jest ta winnica. Teraz mój syn studiuje na Uniwersytecie Gozenberskim, a córka wejdzie za wysoko postanowioną mężczyznę. Lecz wiele trosk przysparza nam zaraza, która dotknęła nasze uprawy. Czy to jest zły znak, czy ślub należy przełożyć? Skąd ja mam wiedzieć?
O, to pewnie można coś wziąć. Datek. 5 wieprzowiny zapewnia 15 tego. Nie. Żadnych dodatków. Cię dołożyć kwiaty. Irysów to my mamy, kurczę, nie. Irysy nie, bo irysy są na żywokostu moglibyśmy dać, bo irysy są do produkcji lekarstw. Dobra, będziemy nieuprzejmi i se pójdziemy stąd. Nie, nie chciałem tam iść. Chciałem wziąć to. Na tych mieliśmy napaść. Albo coś tam z tym zrobić. Tu zejdziemy? Nie zejdziemy, nie mamy haka, więc nic to nie da. Kurczę, no ale ja nie chcę tutaj być później ścigany. Wiem, że to spada ten cały. No. Że można to zmniejszyć, ale. Ale nie chcę być poszukiwany. Bo tak. Znowu będziemy musieli przenocować, ale tym razem to sobie chyba zrobimy nocleg tutaj. Może bym jeszcze spróbował dotrzeć później do tego miasta, albo i nie. Dobra, ty idziesz tu. Siadaj, bo cały czas stałeś. Może hak skalny? Mieliśmy hak? Nie mieliśmy haka. Nie, mieliśmy hak, kurde. Mieliśmy hak, tylko ja go nie zauważyłem. Grzybki. Zapłać, odpocznij. A i w ogóle powinniśmy też w drugą stronę iść zainkasować tą kasę, szczerze mówiąc. Ale to może za chwilę tam wrócimy. No. Bo chciałem z powrotem do tego miasta podejść. Tu więcej jest miejsc, w których można coś kupić, sprzedać i tak dalej. Apteka, lekarstwo można zrobić. Takie rzeczy. Lekarstwo ucznia. Z żywokostu. Ciekaw jestem, które jest lepsze z tych lekarstw, bo nie jest tutaj powiedziane. Lekarstwo ucznia. Czy to też leczy? Nie wiem, to zrób tak ze cztery lekarstwa ucznia. I zwykłe lekarstwo. Tego lekarstwa ucznia możemy więcej zrobić. Tylko czym one się różnią? To jest pewnie słabsze. I nie do wszystkiego służy. Ale można mieć trochę tego, trochę tego i pewnie niektóre rany. A ty co tu robisz, gościu? Dobra, to jest mniej istotne. Karczma, targ. Właśnie na targ mieliśmy się też udać. Do tego gotowania, co my mieliśmy tam zrobić? Czego nam brakowało? Mąki chyba. Fasola, kapusta. Tylko tego to nie wiem, gdzie można kupić w ogóle takich rzeczy. Tu też są raczej żarła takie, niedźwiedzina i tym podobne. Dobra, tu nic znalazłem. Zaraz, 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 to nie zwróciłem uwagi. Pietruszkę.
Można tutaj wejść, ta środka, wytrychem. Ale nie wiem, czy się ktoś nie wzburzy. A nie, bo to chyba do tych szczurów czy czegoś tam. To też było takie zlecenie. Na to. Ile tego trzeba zrobić razy? Dwa. Panie, możemy porozmawiać z kretoszczurami, ale to może zrobimy już w następnym odcinku. A na razie dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i zapraszam do następnych. Trzymajcie się, cześć.